Niderlandach, a dokładniej w Bredzie, znajduje się memoriał poświęcony uznaniu wkładu, jak i wojska polskie, w szczególności pierwsza dywizja pancerna, wniosły w wyzwolenie znacznych obszarów Holandii. Odbyły się tutaj obchody 10. rocznicy powstania Fundacji Serce Polski. Fundacja jest bardzo aktywna w organizowaniu koncertów, pikników i spotkań teatralnych. Prezentuje wysokiej jakości kulturę polską, integrując społeczeństwa polsko-holenderskie. Dzięki temu tworzą się tutaj nowe wspomnienia, więzi i przyjaźnie. Po prostu łączymy ludzi. Serce Polski jest po to, żebyśmy zrozumieli, co jest wolność, co jest pokój i żebyśmy z Holendrami, bo tu żyjemy, żeby Polacy połączyli się z Holendrami, dziękowali dzieciom maczkowców, którzy wyzwalali to miasto, a jednocześnie, żebyśmy razem byli i nauczyli się własnych kultur. Na imprezie nie zabrakło licznie przybyłych potomków żołnierzy pierwszej dywizji pancernej. Gośćmi honorowymi byli pani ambasador Margaret Kassangan, pan burmistrz Bredy, pan Paul Depp, pani konsul generalna Katarzyna Smotę, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz urzędów miejskich Warszawy i Wrocławia. Moja obecność jest tutaj oczywista dla oficera Wojska Polskiego w miejscu, w którym generał Maczek i jego dywizja wyzwalały północne tereny Belgii oraz Holandii. Wiemy, że sami Holendrzy, sami Belgowie czczą i podziwiają wyczyn generała Maczka, więc obecność oficera Wojska Polskiego w tym miejscu, w takim dniu jest oczywista i konieczna. Pamięć i tradycja, to co było, to co jest, oddziaływuje na to, co będzie. Ważne jest to, żeby pamiętać o naszej przeszłości, o naszej chlubnej historii, po to, żeby budować piękną przyszłość wspólnie. Jednym z powodów powstania fundacji było upamiętnienie losów zapomnianych bohaterów, wyzwolicieli Bredy i innych miast, tych, których szlak bojowy zakończył się w Wilhelmshaven żołnierzy pierwszej polskiej dywizji pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka. Tym ostatnim złożono hołd za przyniesioną wolność i zwrócono uwagę, ile ich kosztowało budowanie nowej rzeczywistości. Fundacja Serce Polski powstała, aby podziękować tym zapomnianym bohaterom, a kiedy odeszli, podziękowania składać ich potomkom. Jej zadaniem jest również nauka kolejnych pokoleń o historii wyzwolicieli Bredy, a jej mieszkańców o emigracyjnej Polonii lat 20. nowego wieku. No przede wszystkim jubileusz Serca Polski. Serce Polski to jest organizacja, która istnieje 10 lat już, powstała w Bredzie, jest bardzo aktywna na polu wspomnień o Polakach, o dywizji generała Maczka i wszystkiego, co się z tym wiąże. I my mamy bardzo dobre kontakty z różnymi innymi też organizacjami holenderskimi. Sami istniemy już 42 lata w Holandii i dlatego przyjechaliśmy tutaj, żeby im pogratulować oczywiście. Chodzi nam o to, żeby ta społeczność polska w Holandii się trzymała razem, żeby nie rozpadała się w jakieś swoje indywidualne grupy, tylko żebyśmy razem się dobrze jakoś, że tak powiem, ustosunkowali do siebie, pomagali sobie i dlatego wzajemne takie odwiedziny są bardzo ważne, a poza tym no, my się bardzo cieszymy, że taka organizacja tutaj już 10 lat istnieje i tak dobrze istnieje, także bardzo byśmy chcieli tu pogratulować. Jako jedna z najstarszych jesteśmy organizacją, więc jest, że tak powiem, naszym obowiązkiem, żeby podtrzymywała się tradycja. Ta historia tu cały czas musi być, wiesz? To musimy dalej gadać, to ta nowa generacja, co wie, co było ten czas. Teraz jest Ukraina takie same, a ludzie nie myślą inne. 70-80 lat temu nie i teraz też nie, to szkoda. To musimy coś uczyć o ten czas. Ja jestem synem ojciec Polski, co był w Bredzie, a matka był od Warszawy, to był na Armii Krajowej.
Oni zróbszą żonatę w Niemczech. 47 lat oni przychodzą do Bredzi. Tam był kafejkę Warszawach, co oni robią. Po oficjalnych przemówieniach odbył się pokaz tańca oraz poczęstunek. Organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie i zaprosili na następne spotkania z cyklu Historia w drodze.